Chciałbym gorąco podziękować wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie do wspólnego złożenia kwiatów. 80 lat temu również było pięknie, gorąco. Dzieci przygotowały się, aby pójść do szkoły. Rolnicy cieszyli się ze swoich zbiorów, opiewały się rzeźki dożynkowe, a 1 września ojczyzna wezwała. Wezwała, aby bronić niepodległości. Tak jak powiedział w swoim kazaniu dzisiejszy celebrant mszy świętej ksiądz profesor Janusz Szulist, nie ma usprawiedliwienia dla żadnej wojny. Chociażby dlatego, że każde życie jest bezcenne. Pamiętajmy o tym również dzisiaj, kiedy właściwie wczoraj mieliśmy rocznicę porozumień sierpniowych, które dla Polski były takim właściwym zakończeniem skutków II wojny światowej. Dzisiaj, 1 września, mamy 80. rocznicę jej rozpoczęcia. Dzień po dniu. Dwie różne rocznice wskazujące, jak długo było trzeba czekać, aby Polska właściwie prowadziła do niepodległości. Pamiętajmy o tym, bo ta niepodległość nie jest dana na zawsze, za darmo. Musimy o nią dbać, musimy ją pielęgnować, musimy o nią walczyć. Może nie przy mocy karabinów, ale przede wszystkim również poprzez pamięć, poprzez swoją obecność w takich chwilach jak dzisiaj. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Pamiętajmy o tym, którzy 80 lat temu stanęli, aby bronić naszej ojczyzny. Korzystając z okazji, życzę wszystkim uczniom, którzy dzisiaj również nam towarzyszą, te poczty sztandarowe, wszelkie pomyślności w nowym roku szkolnym, nauczycielom, dyrekcji szkół, którzy też odpowiedzieli nasze zaproszenie. Niech ten rok szkolny będzie dla Was szczególny, niech przyniesie Wam satysfakcję, a te naładowane akumulatory dzięki tej pięknej wakacyjnej pogodzie, która nam towarzyszyła, niech będą wyczerpane dopiero w czerwcu. Wszystkiego najlepszego. Teraz oddajmy jeszcze cześć tym, którzy oddali życie w czasie II wojny światowej. Wspieraj portal Kociewie Online przez patronite.pl.